W miniony piątek w Radomskiej hali Mosiru odbyła się gala Babylon MMA 17. Niestety ze względu na ograniczenia epidemiologiczne na trybunach zabrakło kibiców, a fani mieszanych sportów walki musieli zadowolić się transmisją telewizyjną. W ośmiu walkach w Oktagonie pojawiło się czterech zawodników z naszego regionu. Jako pierwszy do klatki wszedł Grzegorz Rutkowski, czyli brat Daniela, mistrza federacji Babylon MMA i FEN w wadze piórkowej. Jego rywalem w formule semi-pro był Kamil Winiarczyk. Walka trwała na pełnym dystansie, a sędziowie wypunktowali zwycięstwo Winiarczyka. W dwóch kolejnych starciach do klatki wchodzili przedstawiciele RKT Radom. Jako pierwszy swoje umiejętności zaprezentował Karol Kutyła, który mierzył się z Dawidem Wylęgałą. Fighter z naszego regionu od pierwszej minuty narzucił swój styl i dominował przez pełen dystans. Po 15 minutach walki sędziowie nie mieli wątpliwości i wskazali bezapelacyjne zwycięstwo zawodnika RKT Radom. W następnej walce w oktagonie zaprezentował się klubowy kolega Karola Kutyły, czyli Damian Zuba. Rywalem byłego zapaśnika był Łukasz Pokutyński. Radomianin zdecydowanie lepiej zaczął ten pojedynek i już w pierwszej rundzie trafił rywala kilkoma mocnymi ciosami oraz doprowadził do jego obalenia. W drugiej rundzie do głosu doszedł Pokutyński, ale w kolejnym starciu ponownie lepszym był zawodnik RKT. I po ostatnim gongu arbitrzy nie mieli wątpliwości i wypunktowali wygraną Damiana Zuby. Ostatnim przedstawicielem naszego regionu na Babylon MMA 17 był Marcin Skrzek. Jego rywalem w co-main evencie był doświadczony Patryk Nowak. Zawodnik crossfite'u Radom miał nad rywalem przewagę warunków fizycznych i od początku walki robił z tego użytek. Pojedynek toczył się w stójce, a radomski zawodnik trzymał rywala na dystans, atakując go głównie wysokimi kopnięciami na głowę. Choć ciosy Skrzeka lądowały na gardzie Nowaka, to jedno z kopnięć okazało się na tyle mocne, że Nowak padł na deski, a Skrzek dokończył dzieła zniszczenia. Sędzia przerwał ten pojedynek po niespełna dwóch minutach i ogłosił zwycięstwo radomskiego zawodnika przez techniczny nokaut. Dla Marcina Skrzeka była to piąta wygrana walka w zawodowej karierze w MMA. W walce wieczoru Tony Waltonen pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Davida Żółtaszka.